sprawach publicznych, to trzeba przyznać. I jeszcze raz chciałbym zaznaczyć, że też te sztandary dla szkół są bardzo potrzebne. Jeszcze było nadanie sztandaru, na nadanie sztandaru szkoły w roku 62. Dlatego też wynika świetna oprawa artystyczna, inscenizacja. Naprawdę bardzo, bardzo dobre to było. Świetny podziękunek, zresztą pokazywałam na tych zdjęciach. Akurat jeszcze była jedna sprawa, gdzie zaproszenie na ślubowanie dnia 22 było, o mówię, bo tylko ślubowanie, aczkolwiek naprawdę było świetnie zrobione, bardzo zwrócić uwagę na zespół teatralny, który tam działa, bardzo dobrze, bardzo dobra część artystyczna, można to wykorzystać, że również naszych pani zresztą dyrektor bardzo słowa za tym, żeby nasze imprezy też i ostatnia sprawa, jutro o godzinie 9 rozpoczyna się Gmina 22 konkurs poezji Siedla Krakowskiego. Ja się zgodziłam na to, żeby powiedzieć, ale z uwagi na to, że są jeszcze inne spotkania, jest jutro Ebora, poprosiłam wstępnie pana Lewandowskiego o obecność, nie wiem, czy to jest aktualne, bo jak nie, to może być ktoś inny z kolegów był. Yeah.
wierzchnią działki. No panowie, jeśli chcecie się uśmiechać, no to bardzo mi miło. Natomiast jest to rzecz nagląca, a jako że dzielnica do tego się nie dokłada. I także jest problem ze wskazaniem takiego terenu. Jeśli pan właśnie radny Lewandowski ma pomysł na takie miejsce, to bardzo, bardzo chętnie proszę przysłać, chętnie zawsze powiem. I odnośnie jutrzejszego spotkania w dzielnicy zapraszam państwa radnych na godzinę 10. Ja niestety nie będę mógł przybyć z racji po prostu służbowy. Ale jeśli ktoś będzie na taką ochotę, to zapraszam. I jeszcze jedna tutaj kwestia, mianowicie dotycząca poszerzenia ogródka czy przedszkolu, czy Jana Kantego Przyzwy. Spotkanie jest chyba 20.19. Bo my nie mamy normalnego pisma. Myśmy jako komisja uwierzyli, że konsultacje.
takie, że Rada Dzielnicy zastanowiła się, czy trzeba robić to lub jedno kierunkowe. I teraz pytanie. Nie, chciałbym się... Ale wiąże się z innymi przewodniczącymi. Chciałbym, żeby komisja jednoznacznie. Mam prośbę do inicjatorów ruchu jednokierunkowego albo z przeglądnięcia wszystkich pis, które ja spiąłem u siebie też chcę, albo przyjście, umówienia się z komisją. My przyjdziemy nawet w terminie państwu powodnym, żebyśmy naprawdę rozwiązali sprawy ruchu jednokierunkowego. Ale to pan mówi do jednego radnego, bo mówisz... Nie ma, dlatego mówię, bo już się. To jest pierwsze. Druga sprawa. Odnośnie kamienicy, jeśli tylko jedno słowo mogę się wciąć. Wiemy dobrze, że była sytuacja, że zarzucono nam to, że nie było konsultacji i tak dalej. Ruch jednokierunkowy na ulicy Kamienieckiej przez Zicik miał być wprowadzony w sierpniu. Zostało to wstrzymane na prośbę mieszkańców, przyszło pismo i tak dalej. I na spotkaniu, na którym byli przedstawiciele mieszkańców, właśnie ci przedstawiciele, którzy teraz przychodzą do państwa na komisję, bo nazwisko to, które tam się pojawia się ciągle, ta osoba była na tym spotkaniu i tam było ustalone, i to jest zapisane w notatce, że odbędą się ponowne konsultacje społeczne. Dlaczego mieszkańcy, którzy wtedy wcześniej protestowali, nie poszli na te konsultacje, pomimo tego, że oni wiedzieli? Gdyby poszli, może wynik konsultacji byłby inny. W chwili obecnej mamy informację z ZIKiB taką, że są już zamieszczone tablice informacyjne, zostały one zamieszczone 18 października, że ruch jednokierunkowy na ulicy Kamienieckiej będzie wprowadzony z dniem 27 października i koniec. A mieszkańcy przychodzą dalej. Dlaczego, jeśli mieli możliwość wypowiedzenia się w konsultacjach, tego nie zrobili? Ja bym chciał, żeby komisja miała komplet dokumentów, żeby możemy przedstawić mieszkańców, a nie wychodzić, że szukamy... A ja państwo będziecie przedstawiać, co będziecie pokazywać listę, kto głosował za... Ja tu listę, ale trzech was nie wiem, żeby były takie, nie te pierwsze. Ale panie mnie tu, coś powiedział. Tam rzeczywiście macie bardzo fajnie jest mówić, tylko trzeba to, jak przychodzą mieszkańcy, nie wychodzić z sali tutaj stąd, tylko przyjść do nas i rozmawiać z mieszkańcami. Panie Mieczysławie, widzę, że pan wywołał w tym momencie mnie. Panie Mieczysławie, wyszedłem, jestem częściej, bym powiedział, czy na waszych komisjach niż pozostałych. Oczywiście, że tak. W tym dniu musiałem wyjść, bo musiałem, nie będę się tłumaczył mieszkańcom dlaczego, bo sprawę osobiste jesteście w tym momencie. Ale byłem z tymi mieszkańcami i był tutaj też również Bogdan. Byliśmy na spotkaniu we wrześniu, mieszkańcy dokładnie wiedzieli. Tam zostały ustalone dane, że będą konsultacje, zostali poinformowani. I te konsultacje odbyły się. Informacja była w kościele, była na tablicy, była w internecie. Także no, a w niedzielę też również, panie Mieczysławie, ponieważ jest tam jeden radny, chcieliśmy pomóc, żeby to sprawdzić, czy odbyło się, byłem ja, był Krzysztof. Nie kojarzę, przepraszam, żeby jakieś wulgarne słowa pod adresem mieszkańców były. Panie, to nie jest raz, nie to bez słuchania.